Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Bóg ma nieustannie otwarte ramiona i czeka na każdego z nas. Powtarza nieustannie te słowa, które usłyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Starotestamentalny szabat jest zapowiedzią wiecznego szabatu, czyli odpoczynku, do którego zaprasza nas Bóg. On sam jest naszym odpoczynkiem i pokrzepieniem naszym. Liturgia Słowa w Adwencie jest skoncentrowana na proroctwach Starego Testamentu, które wypełniają się w życiu Chrystusa i Kościoła. Przez usta proroka Izajasza zapowiada, że On sam da siłę swojemu ludowi i że ci, którzy Mu zaufali, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Nasza siła jest w Panu. On sam jest naszym odpoczynkiem i wytchnieniem. Czy w ten sposób traktuję modlitwę jako odpoczynek w bliskości Boga, jako wytchnienie w Jego ramionach? Adwent jest oczekiwaniem przez czuwanie i modlitwę. Dobrze przeżyty Adwent nie jest trudem, ale odpoczynkiem, regeneracją sił, zarówno tych duchowych, jak i fizycznych. Odpoczywajmy zatem w Bożej obecności, na modlitwie i czuwaniu.